Początek kwietnia to czas wielu intrygujących wydarzeń w Szczecinie. Kilka z nich już za chwilę Państwu przedstawimy. Michał Kaczmarek, rozpoczynamy serwis informacyjny Telewizji Pomerania. Komornik sądowy, otwierać! Koniec sezonu ochronnego, rozpoczęły się eksmisje. Zmiany na Jagiellońskiej do konsultacji. Ubrania jak za dawnych lat. Ponad 170 milionów złotych, tyle winni są dłużnicy zarządowi budynków i lokali komunalnych w Szczecinie z tytułu nieopłaconych czynszów. Mimo że ostatnie lata przyniosły zwiększenie ściągalności opłat, to nieuczciwych najemców wciąż jest zbyt wielu. ZBiLK rozpoczyna więc eksmitowanie. Na pierwszy ogień idą ci najbardziej uciążliwi. Kiedy komornik wraz z ekipą techniczną i dziennikarzami zmierzał do mieszkania dłużników na ulicy Broniewskiego, ci prawdopodobnie jeszcze spali, nieświadomi tego, co zaraz może się wydarzyć. Nieświadomi, ale czy do końca? Każdy, kto od kilku lat zalega z opłatą czynszu i nie współpracuje ze ZBiLK-iem, może niestety spodziewać się takiej niezapowiedzianej i nieprzyjemnej wizyty. Dług tych mieszkańców to kwota czynszów z kilku ostatnich lat. Eksmisja jest więc administracyjnie uzasadniona. Komornik sądowy! Otwierać! Nie ma. Wobec powyższego w trybie 814 zarządzam otwarcie. Ślusarz. Lokatorzy mieszkania nie otworzyli. Niezbędne było więc wyłamanie zamka. Tak jest zazwyczaj. W mieszkaniu przy ulicy Bronowickiej mieszka trzyosobowa rodzina, starsze małżeństwo z dorosłym synem i jeszcze jedna kobieta. Dobry, komornik sądowy. Proszę się, panowie z mediów sobie na razie się odsunąć. Proszę przygotować dowód osobisty. Tak. Zaległości wobec zarządu budynków i lokali komunalnych to obecnie ponad 8 tysięcy złotych. Oprócz zadłużenia rodzina sprawiała duże problemy sąsiadom. Policja interweniowała tuż z dużą częstotliwością. Do tego dochodziły awantury, a nawet groźby karalne. To są działania komornicze na mocy wyroku sądowego o wydanie lokalu. W związku z po pierwsze zadłużeniem, po drugie z dużą uciążliwością społeczną. To znaczy to są bardzo uciążliwi sąsiedzi, na których od już kilku lat można powiedzieć wpływały skargi, były częste interwencje policji. Zdarzały się groźby karalne. Doprowadziło to po prostu do eksmisji komorniczej, którą mamy okazję dzisiaj przeprowadzić. Rodzina dostała kilka godzin na spakowanie się, potem musiała zmienić miejsce swojego pobytu na lokal socjalny znajdujący się na północy Szczecina. Jak mówi przedstawiciel ZBiLK-u, jest to lokal o niskim standardzie. Zarząd ma obowiązek zapewnić lokal eksmitowanym, nie ma tu jednak mowy o nowym mieszkaniu. Tak naprawdę trudno tutaj mówić o takim wymiarze społecznym. To znaczy my zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo nam po prostu nakazuje zapewnienie lokalu socjalnego. Nie ukrywam, że w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia naprawdę z osobami uciążliwymi, z uciążliwymi lokatorami, którzy nigdy nie stawiali się na nasze wezwania, nigdy nie mieli żadnej ochoty w ogóle z nami współpracować, tym bardziej współpracować z sąsiadami, z którymi przecież mieszkali przez kilka lat, staramy się znaleźć lokal socjalny o jak najniższym standardzie, żeby absolutnie on nie był nagrodą. W kolejce do eksmisji czeka ponad 3,5 tysiąca osób z całego miasta. Łączne zadłużenie Szczecinian wobec ZBiLK-u to ponad 170 milionów złotych. Administrator podkreśla, że istnieje wiele sposobów umorzenia lub odpracowania długu. Część rodzin jednak tego nie robi, uważając, że do eksmisji nie dojdzie. Tak nie jest, a wtorkowa eksmisja jest tego dowodem. My nie prowadzimy prognozy eksmisji, która będzie przeprowadzana. To będzie zależało od sytuacji, jaka będzie w każdym konkretnym przypadku. Z tego względu, że każdy wyrok jest traktowany indywidualnie i tak też będzie w każdym przypadku, który my będziemy rozpatrywać. Trudno powiedzieć, bo my nie wiemy jeszcze, ile wyroków zapadnie, ile mieszkań będziemy mogli wyremontować na przykład na lokale socjalne, ile osób zwolni nam pomieszczenia tymczasowe, do których będzie można wprowadzić kolejne osoby. No liczymy, że ta liczba powinna być na mniej więcej jednakowym poziomie jak w roku 2013, a wtedy możemy powiedzieć, że wyroków zrealizowanych było ponad 500. Według zapowiedzi jeszcze w kwietniu odbędą się kolejne eksmisje, a także licytacje komornicze majątku dłużników. Pierwsza taka miała miejsce kilka miesięcy temu. Zmiany będą duże i zamieszanie wokół nich także jest duże. Mowa o planach magistratu i stowarzyszenia Sens w sprawie nowej organizacji ruchu przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Plan zmiany dwukierunkowej ulicy w jednokierunkową nie wszystkim przypadł do gustu. Teraz mieszkańcy dostaną prawo głosu.
Mniej miejsc parkingowych, za to więcej miejsca na chodnikach. Droga jednokierunkowa zamiast dwukierunkowej, ścieżki rowerowe, przestrzeń do wyładunku towaru, a także miejsce do chwilowego zatrzymywania. Plany odnośnie zmian przy ulicy Jagiellońskiej są rewolucyjne, dlatego miejsca położonego w ścisłym centrum miasta. Nie spodobały się one jednak kupcom z tej ulicy, uważającym, że zmiany zabiorą im klientów. Teraz wszyscy dostaną prawo głosu. Magistrat planuje bowiem konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne dotyczą zmian, proponowanych zmian na ulicy Jagiellońskiej. Są różne propozycje. Ostatnio propozycja dotyczy zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia ruchu jednokierunkowego od Wojska Polskiego do Placu Lotników. Uporządkowanie kwestii parkowania, czyli po jednej stronie będzie parkowanie równoległe, po drugiej skośne. Chodzi głównie o to, żeby uwolnić chodniki, aby piesi mieli więcej przestrzeni. Dzisiaj sytuacja jest bardzo trudna. Inicjatorem konsultacji był radny Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy mają prawo zdecydować, czy chcą, by ta ulica się zmieniła i zmieniła akurat w taki sposób. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim chcemy rozmawiać na ten temat i w trakcie rozmów wypracować taki konsensus, który byłby dobry dla wszystkich. I tutaj trudno mówić w tej chwili o jakichś szczególnych rozwiązaniach, czy takie rozwiązanie jest dobre, ze skośnym parkowaniem po prawej, równoległym po lewej, czy też na odwrót, z kontrapasem w tę stronę, czy w drugą. Nie, chcemy rozmawiać z mieszkańcami, dlatego złożyliśmy ten wniosek o konsultację, na który pozytywnie odpowiedział prezydent i cieszy nas to, że w niedługim terminie te konsultacje się odbędą. Zmiany na tej ulicy według magistratu są konieczne, żeby uporządkować ruch w mieście, który w tym momencie stawia na uprzywilejowanej pozycji kierowców, a działa na niekorzyść pieszych i rowerzystów. Teraz sytuacja ma się uporządkować. Inicjatorzy zmian, czyli Stowarzyszenie Sens, są sceptyczni odnośnie konsultacji społecznych. Radni niemal wszystkich klubów uważają, że to dobry pomysł. Na dzisiaj nie zabraliśmy jeszcze, nie mamy stanowiska w tej sprawie. Ja osobiście jestem bardzo sceptyczny wobec tej koncepcji, bo z jednej strony nie do końca racjonalnym jest puszczanie autobusu tym odcinkiem ulicy Jagiellońskiej. Dużo lepszym pomysłem byłoby, aby ten autobus z ulicy Jagiellońskiej skręcał w ulicę Wojska Polskiego i szeroką arterią jechał na przykład do dworca centralnego. Największy bój toczy się jednak właśnie o handel. Kupcy obawiają się, że po zmianach Jagiellońska stanie się niczym Aleja Wojska Polskiego czy ulica Trzywoustego przelotówką, a brak miejsc parkingowych to według nich brak klientów. Nie można nic wprowadzać na siłę, bo takie działanie na siłę generalnie skutkuje później niechęcią do danego projektu, już nie mówiąc o tym, że nieprzewidywalnymi skutkami, bo kto weźmie na siebie odpowiedzialność za bankrutujące na przykład sklepy i jednocześnie za poniesione bardzo wysokie koszty tych zmian, bo remont ulicy Jagiellońskiej miałby kosztować 3 miliony złotych. Konsultacje społeczne odbędą się 12 kwietnia w godzinach od 11 do 13 i 15 kwietnia w godzinach od 17 do 19 w sali sesyjnej Rady Miasta. Celem konsultacji będzie zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących proponowanych zmian organizacji ruchu właśnie na ulicy Jagiellońskiej. Spotkanie ma charakter otwarty. Zarząd województwa wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych grup społecznych. We wtorek podpisano 8 z 30 umów o dofinansowanie. Szczegóły w materiale filmowym. Żeby pomagać, nie wystarczą dobre chęci. Potrzeba realnych środków i te w kwocie ponad miliona złotych przekazał organizacjom pozarządowym marszałek województwa Olgierd Greblewicz. Konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych obejmował zakres polityki społecznej w takich dziedzinach jak wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do diagnozy i rehabilitacji, czy rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na Pomorzu Zachodnim staramy się kwestie pomocy tego typu osobom rozwiązywać na swój własny sposób i staramy się w tym sposobie wykorzystać przede wszystkim organizacje pozarządowe. Mamy taki patent, nasz patent na politykę społeczną, to włączanie jak największej ilości podmiotów, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, instytucji. Zadania te dotyczą młodych ludzi, ale i osób starszych, kobiety i mężczyzn, osoby pełnosprawne, ale i niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe reprezentują interesy szerokiego spektrum grup społecznych. Pomagają więc dotrzeć z pomocą tam, gdzie urzędy często z różnych powodów dotrzeć nie potrafią albo nie mogą. Będą to zadania zarówno, jak sami Państwo zobaczycie, które dotyczą osób niepełnosprawnych, ale też i takie działania, które pomagają po prostu rodzinie, które pomagają osobom wykluczonym, osobom starszym, które działają na rzecz zawiązywania pewnych partnerstw lokalnych, w ramach których możliwe są
jest bardziej efektywne realizowanie tych chyba najtrudniejszych w ostatnich latach zadań. Wśród dofinansowanych są organizacje duże, działające w województwie zachodniopomorskim od wielu lat, ale i podmioty mniejsze. Pochylamy się czasami nad ofertami bardzo maleńkich stowarzyszeń gdzieś z końca, z rubieży naszego województwa, oddalonych od Szczecina o 200 kilometrów. One są dla nas tak samo cenne, jak czasami oferty dużych stowarzyszeń, takich sprawdzonych w boju, wiedzących już, jak współpracować z samorządem. Dofinansowanie dostał także szczeciński oddział Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którego prezesem od lat jest Barbara Jaskierska. Prezes w kilku słowach odniosła się do sytuacji rodziców protestujących w Sejmie, walczących o podwyżkę świadczeń. Uzawodowienie rodziców to jest bardzo niedobra sprawa. Rodzic nie może być logopedą, pedagogiem, rehabilitantem ruchowym i 24 godziny spełniać tą rolę za 1300 czy tam ileś złotych. Dlatego my w naszym województwie sukcesywnie od wielu, wielu lat tworzymy jeszcze, ale generalnie jako pierwsi w kraju stworzyliśmy pełen system. Od maluszka do staruszka. Zachodniopomorski system pomocy obejmuje m.in. przedszkole, szkoły, ośrodki rehabilitacyjne, pensjonat dla niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowych czy dom samopomocy. Jest więc dobrze, nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Życie pokazuje, że potrzebujących jest zawsze więcej niż środków do pomocy. Jest nowocześnie, a będzie jeszcze nowocześniej. Zarząd województwa planuje kolejne zakupy nowoczesnych zespołów trakcyjnych, które jesienią miałyby zasilić infrastrukturę komunikacyjną naszego regionu. Infrastruktura kolejowa naszego województwa nie jest w złym stanie. Świadczy o tym zarówno standard naszych pociągów i zespołów trakcyjnych, jak i ich wygląd zewnętrzny oraz relatywnie mała awaryjność. Teraz zarząd województwa planuje kolejne unowocześnienia. Wszystko po to, by skomunikowanie poszczególnych miejscowości Pomorza Zachodniego było jeszcze lepsze. Zamierzamy w najbliższym czasie zmodernizować kolejne zakupione od przewozów regionalnych EZ-y, popularnie zwane N-kami, czyli N57, czyli to, co pasażerowie oceniają jako kiedyś żółto-niebieskie. Po modernizacji w zasadzie są to zupełnie nowe pojazdy, bo oprócz wózków nośnych cała konstrukcja, a przede wszystkim wnętrze, poziom bezpieczeństwa, poziom komfortu jest zupełnie nową jakością. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zakupie 10 sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Po modernizacji eksploatacja takich pojazdów potrwa jeszcze co najmniej 15 lat, umożliwiając zachowanie ciągłości świadczonych usług przewozowych. Dodatkowo w ramach przyszłej perspektywy unijnej planujemy zakupić 25 nowych zupełnie elektrycznych zestawów trakcyjnych. To pozwoli nam w pełni zmodernizować tabor naszych zachodniopomorskich kolei. A co za tym idzie, mam nadzieję, że utrzymamy się jako lider transportu szynowego w Polsce. Termin składania ofert mija 9 kwietnia. Tego samego dnia zostaną otwarte oferty. Zwycięzca wykona zamówienie w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca. Nowe pojazdy zobaczymy na torach prawdopodobnie już jesienią. Kłopoty wywołane pomorem świń dotykają hodowców z zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników wyliczyli, że na embargu na polskie mięso w Rosji stracili już kilkadziesiąt tysięcy złotych, a ceny w skupach wciąż są na poziomie zbyt niskim, by zagwarantować im zwrot kosztów utrzymania trzody. Hodowcom przysługują dopłaty, ale tylko tym, którzy mają gospodarstwa w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono zwierzęta padłe na pomór. Rolnicy domagają się, by dopłaty dotyczyły hodowców w całej Polsce, bo stracili wszyscy. 7. Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Puenty 2014 i 13. edycja ogólnopolskiego konkursu tytułu najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce to cykliczne wydarzenia, które w tym roku odbędą się w dniach od 8 do 12 kwietnia w hali Opery na Zamku w Szczecinie. Uczestnicy konkursu, zgłaszani przez dyrektorów i grono pedagogiczne szkół baletowych, zaprezentują się w choreograficznych, klasycznych i współczesnych układach. Oceni ich międzynarodowe jury, w składzie którego wejdą znawcy baletu, tancerze i choreografowie. We wtorek podpisano umowę, na mocy której wydarzenie zostanie wsparte środkami z budżetu województwa. Wojciech Cejrowski, kontrowersyjny podróżnik, znów odwiedzi Szczecin. 10 maja pojawi się on jako gość specjalny strefy Globetrottera, nowego miejsca spotkań podróżników podczas tegorocznego pikniku nad Odrą. Cejrowski będzie dostępny dla uczestników pikniku przez cały dzień na swoim stoisku. Następnie uda się do auli Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie wystąpi w ramach swojego programu Smak Tropików. Pierwsze spotkanie Szczecina z podróżnikiem miało miejsce kilka miesięcy temu i mimo że było biletowane, zgromadziło tłumy mieszkańców.
czym Państwu kojarzy się słowo integracja? Ile jest osób, tyle jest skojarzeń, a gdy słowo stanie się inspiracją dla artystów, wtedy powstanie wystawa. Warto dodać, bardzo niejednoznaczna wystawa. Szczegóły w materiale filmowym. Integracja to tytuł międzynarodowej wystawy podsumowującej projekt South Baltic Training. Można ją było oglądać na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. To międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej, będąca efektem pracy 30 artystów z ponad 10 różnych krajów świata. Integracja jest pojęciem bardzo szerokim i wielopłaszczyznowym, więc przemyślenia zaangażowanych w stworzenie wystawy artystów odnoszą się zarówno do relacji międzyludzkich, jak i integracji społecznej. Wystawa ma tytuł Integracja. I w wystawie chodzi o to, że ponad 30 artystów po pierwsze interpretowało jakby słowo integracja, co to dla nich znaczy, i przelewało to na jakąś formę artystyczną, głównie obrazy, ale także rzeźby. A dodatkowo są to artyści z ponad 11 różnych państw, więc chodzi tutaj też o pewną integrację międzykulturową. Wystawa sama w sobie to także integracja różnych form sztuki i wizji artystycznych. Mimo to projekt jest bardzo spójny. Tak, wydarzenie jest jak najbardziej spójne, ale jednak te interpretacje oczywiście są bardzo osobiste, więc możemy zobaczyć tutaj cały koloryt znaczeń tego słowa. Wystawa to owoc pracy 11 artystów z całej Europy. Dominującą rolę odgrywa tu jednak wizja ze Skandynawii. Artyści słowo integracja zdefiniowali na swój sposób i nie zabrakło całkiem kreatywnych pomysłów. Det mest överraskande är en bild som står lite ensam här, och den är Karin Stibe som har gjort, och den där i den så finns det till och med choklad inbakat i själva målningen. Najbardziej zaskakującym był obraz, który stworzyła Karin Stibe, co jest szwedzką artystką, malarzem, i w tym obrazie jest też czekolada włączona, także to był najbardziej zaskakujące dzieło. Wystawę można było zobaczyć 31 marca i 1 kwietnia. Potem wyruszyła ona w trasę po innych uczelniach w całej Polsce. Muzeum Techniki i Komunikacji to nie tylko dawne pojazdy, ale także inne przedmioty życia codziennego, które pokazują nam, jak wyglądało życie ludzi kilka dekad temu. Obecnie instytucja zbiera od mieszkańców ubrania, ale nie takie zwykłe ubrania. Zapraszam na szczegóły. Być kobietą marzyć, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. W takich strojach dziś na ulicy dziewcząt nie spotkamy, ale kilka dekad temu stroje z Dany czy innych polskich zakładów były pierwszym krzykiem mody. Dziś relikty odzieżowego komunizmu leżą głęboko w szafach i pawlaczach, a tak wcale nie musi być. Muzeum Techniki i Komunikacji zachęca mieszkańców do oddawania strojów, sukni, garniturów, marynarek i dodatków z dawnych lat. Właściwie już zbieraliśmy w tamtym roku ubrania z Dany, no i oczywiście spotkało się to z bardzo dużym rozgłosem, reakcją naszych zwiedzających, nie tylko ze Szczecina i z naszego województwa, ale można powiedzieć z całej Polski, bo Dana była znana, jak się okazało, wszędzie. Na Śląsku, w Wielkopolsce, w Gdańsku, w Warszawie. Teraz chcieliśmy troszeczkę rozszerzyć naszą działalność, bo jednak zauważamy taki brak w historii, w muzealnictwie, rozmowy na temat przemysłu odzieżowego. Stroje z Dany są rozsiane po całej Polsce, bo kiedyś to właśnie Szczecin, niczym Paryż czy Mediolan, dyktował, jak kobiety będą się ubierać. Szczeciński szyk zresztą widać wyraźnie na strojach, które mogliśmy zobaczyć podczas ubiegłorocznej gali ślub retro. Mi się bardziej podoba element folklorystyczny z tym kogutem. Tak bardziej na wiosnę. My Słowianie, ale wersja wielkanocna trochę bardziej, powiedzmy, pościągliwa. Bez dekoltu. Myślę, że długość też i bez halki, bo my Słowianie gdzieś się na tej długości kończy teraz. Muzeum ma w swoich zasobach już całkiem sporą kolekcję ubrań z dawnych lat, ale chce więcej, bo moda również za komuny zmieniała się co sezon, a niektóre wzory czy trendy warto współczesnym, wychowanym na sieciówkach i butikach ludziom pokazać. Bo my tak przeglądamy tutaj ten piękny wieszacz ze strojami,
ale ja tu widzę same damskie ubrania. Czy nie mamy czegoś męskiego w zapasie? No rzeczywiście Dana to jest konfekcja damska, ale w przypadku Odry mamy na przykład już pasek męski. No panowie... Sam pasek trudno byłoby się ubrać. Można sobie to wyobrazić, aczkolwiek byłoby na pewno lepiej, gdyby się pojawiły pozostałe części męskiej garderoby. Jednak rzeczywiście, jak się okazuje, panowie bardzo często opowiadają o tym, jak zdobywali dla swoich żon, córek ubrania. Może akurat Dana tylko na to panom pozwalała. PRL w pamięci niektórych szary, a w pamięci niektórych kolorowy, to jednak nie tylko stan wojenny i nie tylko ubrania z Dany, ale także szereg innych pamiątek, które dziś wspominamy z delikatnym sentymentem. Odtworzyć czasy PRL-u, ale w bardziej tym przyjemnym i nostalgicznym wymiarze, to znaczy przypomnieć sobie, jak wówczas ubierały się kobiety, mężczyźni, bo wiadomo, że te marki odzieżowe to nie tylko moda, nie tylko konfekcja damska, i odtworzyć troszeczkę wnętrza, to nasze otoczenie, które pamiętamy z rodzinnych fotografii, także różnego rodzaju krzesła. Ja na przykład doskonale pamiętam takie zielone krzesła z charakterystycznymi w szpic drewnianymi nóżkami, które znajdowały się u mojej babci jeszcze długie, długie lata, także ja miałam okazję to zapamiętać. Musztardówki, które okazują się współcześnie po prostu przedmiotem nie do znalezienia, także jeżeli ktoś z Państwa posiada, szczególnie w takich koszyczkach charakterystycznych, to zapraszam do kontaktu. Muzeum można te wszystkie rzeczy przekazywać albo wypożyczać, jeśli nasz sentyment do pamiątek jest tak wielki, że nie chcemy się z nimi rozstawać. Muzeum prosi jednak, by nie przekazywać meblościanek, bo ten akurat relikt PRL po prostu nie mieści się w magazynach. W tym wydaniu serwisu informacyjnego Telewizji Pomerania to już wszystko. Do oglądania nas zapraszam Państwa jak zawsze kwadrans po pełnej godzinie. A teraz bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.